Jest z nami trener gości, Krzysztof Kusia. Prosimy o komentarz do dzisiejszego meczu Derbów Małopolski. No cóż, no wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy. Tak jak się spodziewaliśmy, trafiliśmy na bardzo dobrze dysponowaną drużynę Bytni. To, że są liderem, to się widać, że się nie wzięło z niczego. Uważam, że jak na nasze możliwości zagraliśmy dość otwarty futsal i pozostawiliśmy dobre wrażenie. Myślę, że Boknia nie bez powodu, tak jak mówiłem, jest na pierwszym miejscu. No i co, życzę awansu. Mam nadzieję, że im się to uda, bo na to zasługują. Kluczowa sytuacja przy stanie 2-3, strata piłki. I to chyba przesądziło o losach tego meczu. Nie wiem czy to, ale na pewno. No, dogoniliśmy, można powiedzieć, wynik tak na jedną bramkę, no i szybko popełniony błąd, no to zdarza się. No, nie chcę tutaj mówić, że mam pretensje do Maćka, bo dużo sytuacji nam dzisiaj wybronił, więc niestety taką ma pozycję, że jak już popełni błąd, no to kończy się to bramką. Ale uważam, że mogliśmy jeszcze postraszyć, no tyle ile mieliśmy sił, bo graliśmy 7 zawodnikami, więc tyle ile mieliśmy sił, to myślę, że zostawiliśmy dobre wrażenie. Dziękuję serdecznie. Witamy serdecznie na pomeczowym spotkaniu. Prosimy o komentarz do dzisiejszego meczu wygranego 6-3. Tak, pierwszy mecz po dłuższej przerwie świąteczno-noworocznej i faktycznie długo musieliśmy forsować naprawdę bardzo dobrą obronę gości. Wiedzieliśmy o tym, że drużyna z Krakowa traci bardzo mało bramek i dobrze organizują swoją grę w obronie, natomiast myślę, że mimo tego udało się stworzyć wiele sytuacji, które powinniśmy i zazwyczaj zamieniamy na bramki, ale dzisiaj gdzieś tam trochę zabrakło skuteczności. W pierwszej połowie szczególnie mieliśmy tych sytuacji bardzo dużo. Na szczęście znaleźliśmy sposób na tą szczelną obronę i dobre momenty, takie przyspieszające, a tak gra z pierwszej piłki, te kluczowe podania, które jakby pozwoliły nam na finalizację i uzyskanie przewagi w tym meczu. Ciężko się gra przeciwko drużynom, które bardzo mocno bronią, bardzo nisko bronią. No i dzisiaj tego doświadczyliśmy, ale chwała dla zawodników, słowa uznania dla nich za tą pracę, którą dzisiaj wykonali, bo widać było, że ciężko wchodziło się po tej przerwie. My oczywiście trenowaliśmy, wykorzystaliśmy się ją możliwie jak najlepiej, ale oczywiście brak meczów, brak tej rywalizacji cotygodniowej. Było widać dzisiaj, że jeszcze parę elementów się nam nie kleiło w grze i zaczęliśmy drugą rundę od 3 punktów, także kontynuujemy naszą pasę. Mam nadzieję, że potrwa ona jak najdłużej i cel się nie zmienia. Dalej patrzymy o awans do Futsal Ekstraklasy. Jeszcze poprosilibyśmy o ocenę debiutantów w dniu dzisiejszym. 2 zawodników zadebiutowało, szczególnie być może w krótszym wymiarze czasowym Mustafa, ale on jest tak ciekawą postacią, że chcielibyśmy coś o nim się dowiedzieć. Skąd on się wziął w BSF Bochnia, czego od niego oczekujemy, bo Wojtek Przybył jest zawodnikiem nowym, ale znanym. No tak, Wojtek akurat jest znany z parkietów pierwszoligowych, więc myślę, że nie trzeba przedstawiać go bliżej. Znakomita lewa noga i myślę, że tutaj nam bardzo, bardzo pomoże w tej rundzie. Jeśli chodzi o Mustafę, to jest zawodnik młody, na pewno bardzo ciekawy, o ciekawym takim potencjale ofensywnym. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, ale też nieźle gra tyłem do bramki, także na pozycji pivota chciałbym, aby tę konkurencję wzmocnił właśnie na tej pozycji, także ma też czas na to, żeby się tu jeszcze zaadoptować, bo to są początki dla niego, ale na pewno bardzo ciekawy zawodnik i myślę, że jeszcze tutaj będzie miał okazję pokazać swoje walory. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.